Bo trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach praktycznie regułą było, że czterech zawodników zagranicznych było w drużynach, które zdobywały medale w polskiej lidze koszykówki. Dobra akcja teraz zespołowa, Adams! Ależ wcisnął tę piłkę do kosza, jeszcze z faulem. I znowu, jak się tutaj wszystko odbywa together, razem, to wtedy jest dobrze dla Rosji.